I przystępujemy do kolejnego punktu, to jest do zapytań i wolnych wniosków. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zgłasza się z tyłu sali pan Tomasz Kolos. A w jakim temacie chciałby się pan wypowiedzieć? W temacie informacji, które uzyskałem w ramach dostępu do informacji od Miejskiej Biblioteki i tego, co jest na mój temat gdzieś opowiadane w grupie Rzeczenie Dziękuję uprzejmie, tylko musi pan wiedzieć, że obraduje Rada Miejska i jeśli ma pan jakieś opinie, tudzież chciałby się pan wypowiedzieć, to może pan to zrobić oczywiście bezpośrednio podczas spotkań z radnymi albo podczas spotkania z panem burmistrzem. Nasz statut no, niestety nie przewiduje takiej formuły, aby mieszkańcy przychodzili i bezpośrednio zgłaszali swoje uwagi i wypowiedzi w takiej formule. Zwłaszcza, że no, nie zgłosił pan takiego zapotrzebowania wcześniej, ani na początku obrad, ani w trakcie przerwy. Dlatego jeszcze raz proszę, aby wszelkie wątpliwości zgłosić bezpośrednio podczas dyżurów radnych albo do pana burmistrza. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?